Siemaneczko, nie robię. Z tej strony Buddy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Moi drodzy, mamy marzec, drugi sezon. Nowy rok. Przygotowuję pola. A właśnie, od razu trochę zarobiłem, więc spłacę swój kredyt. A jeszcze nie to. Zostaje mi jeszcze 197. Niedużo. A dlaczego niedużo? Dlatego, że ja sobie tu puszczę pracownika. Niech sobie pracuje. A ja. Niestety będę ganiał z maszynką, przygotowywać swoje pola. Trochę słabo, że tutaj już te kamienie są pokultywowane, trochę ich nie widać. No ale dobra. Oczywiście na internecie, oczywiście serdecznie również jeszcze pozdrawiam wujka Jerego, który jest dalej chory. Moi drodzy, na internecie są teraz zajawki z Farminga 25, co to tam nie będzie. Gleba, jakieś aktywne postacie. Encentra, Encentra, Encentra. Ja na waszym miejscu nie za bardzo bym się podpalał tymi nowościami, które wygłaszają różni panowie na temat farminga, bo to, co oni głoszą, to tak szczerze powiedziawszy, niech se zostawią, bo tak naprawdę promują farminga, żebyście po prostu sztucznie napędzają, żebyście zachęcają do kupienia. Czy ze swoich linków, czy z innych, tymi właśnie takimi achy, ochami. I dla mnie nie jest to dobre. Bo nie oszukujmy się, ale farming, jak to się mówi, nie słynie z tego, że będzie wam dawał jakieś super gierkę, a po prostu zachęca tylko. Tacy ludzie są po prostu po to, żeby zachęcać was do kupienia z ich ryflinków, bo oni mają z tego swoje ukryte wyłącznie zachcianki. Ale tak jak mówię, nie spodziewajcie się, że farming wam zaraz zarzuci
superanckim glebą 3D i innymi takimi rzeczami. Ja bym wziął tutaj naprawdę wielką od was, żebyście się nie nacięli, bo możecie kupić, a po prostu ci, co znają już tą grę, to wiedzą, że lepiej się nie napalać i poczekać sobie przed zakupem owej wersji, żeby się po prostu nie zdziwić. I taka jest tego prawda, ale dlatego nie lubię tam ciągle, co dodają na internecie, Farming 25, tu gleba, tu nie wiem, aktywni sąsiedzi, że będą nawet rozmawiać z nami. Póki to nie jest zatwierdzone przez Gianta, na waszym miejscu nie słuchałbym takich pajaców. Bo póki nie będą jakieś oficjalne wieści, to że Giant to powie, a nie jakiś Fingus Fangus Erectus Nomandus, no to zastanówcie się, czy warto, i się nie napalajcie. To jest taka przestroga dla was, moi mili. Nie jakiś tam, że będę chciał komuś zaszkodzić w ich interesach. Nie. Ja tam nikomu nie żałuję, ale uważajcie na to. Póki mówię, to nie jest wszystko potwierdzone. Ja bym się tak nie napalał. Musicie wiedzieć, że Giant to Giant. I tutaj raczej się tej kwestii nic nie zmieni. I trzeba mieć na to dużą, jak to się mówi, tolerancję. Bo szkoda waszych pieniążków, a później waszego zawodu. Ale już dość o tym farmingu 25. Ja swoje powiedziałem na ten temat w poprzednim odcinku. Więc póki Giant nie da jakichś oficjalnych informacji, to ja się na razie nie będę wypowiadał na temat takich info z siódmej ręki. Szykujemy nasze pola pod zasiew. Tak, puściłem pracownika, dlatego że no nie ma kto ze mną pracować na razie. Kredyt spłacony, to jest najważniejsze. Na pewno wezmę drugi, jeżeli mi wszystko wypali, chyba że do tego momentu zarobię odpowiednią ilość gotówki. Teraz zadania powinny już się pojawiać. Tamte pole sam zaorałem poza odcinkiem. Jeszcze to jedno 117. Tutaj na tym polu te pole było już porobione, więc tutaj nie będę oszukiwał się. Nie będę sprzedawał, bo będę potrzebował wapna.
Więc na pewno sobie na tym odcinku jeszcze postawimy fabrykę do wapnowania. Na pewno będę musiał porobić te pola, dlatego że no jej zasieję, ale to poza odcinkiem, no bo nie wiem, czy będziecie chcieli widzieć kolejny zasiew. Zobaczymy. Zresztą ja jestem bardzo ciekawy, bo jak to wyjdzie, bo się boję pewnych spekulacji, ale no zobaczę, jeżeli to wypali, to będzie super. Dziwne, tam kamienie są. Jak ja to przejechałem, że te kamienie mi zostały. A tutaj kamieni nie ma. Co jest grane? Coś ta gra się trochę krzaczy. Widzicie, patrzcie. A tutaj są kamienie. Tak jak ja bym ich nie mógł zbierać. Dziwne trochę. Dlatego to było źle tutaj zrobione, że tutaj pole zostało skultywowane i w ogóle. Teraz ja szukam kamieni po tym polu. Zresztą zaraz zobaczymy. Wymaga wapna. Są jeszcze tutaj kamienie. Zaraz zobaczę, jadę, ale już jeszcze muszę się cofnąć. Gdzieś tutaj są kamienie. Czyli teraz zbieram te kamienie. Dobra, kamienie znikły. Świetnie. Tutaj dziwne, że ten pan mi tutaj. No tam wiem, że mi zarosło. Bo tam z pełno chwastów. Ja bym sobie jeszcze kupił pole. Ale nie wiem, czy mi starczy, bo na pewno będę musiał wynająć maszynę. To jest ta, które orałem. Wiecie, co wam powiem tutaj? Tu miałem mieć soję. I najlepsze, że tej soi nie mogłem zebrać. Także ja nie wiem, co tu się odczyniło. Ale ja tej soi po prostu zebrać nie mogłem.
Dobra, tutaj sobie zrobię nawrotkę. Czterdzieści pięć procent napełnienia. Tym miesiącu muszę wszystko tutaj porobić na tych polach. Moją uprawę szczególnie. Dobra. Te pole nie jest takie długie, bo te pole się tam kończy. Ale ten ciągnik widzę, że takiej mocy przerobowej nie ma. Widzicie, co się dzieje? Jak się ślizga dziwnie. To jest taki niby spad. Ona jest gościu tam łoże, tylko jakoś tak słabo to mi zaorał. I tutaj pole jest też fajnie już zaorane. Tutaj bym sobie kupił. Może dużo tych kamieni nie ma, ale zawsze trochę wapna będzie. Elegancko, elegancko. Może jeden zbiornik z tych dwóch pól będzie. To już coś. Oczywiście od lutego do marca przewinęłem czas, także to nie było tak, że. Ja wiem, że mogłem spłacić to poza odcinkiem, ale chciałem tak zrobić, żebyście widzieli, że spłacam na odcinku resztkę kredytu. A dlaczego? Dlatego, że tak szczerze powiedziawszy, chciałem to zrobić na odcinku. A to, że mi tam o te odsetki od tych 80 tysięcy wciągało, no to trudno, to nam. Nie były jakieś kolosalne pieniądze, no gorzej jak są odsetki z na przykład spółbańki. Już trochę boli po kieszeni. Więc wolałem to zrobić. Teraz tu sobie puścimy ziomka, ale przeniesiemy się właśnie tutaj, bo widzę gości nam tak
Słabo to porobił. Muszę to podokańczyć. Miejmy nadzieję, że kamienie chociaż dobrze zbierze. To kupiłbym pole tutaj i połączył. Widzicie, to jest takie przenoszenie się. Myślałem, że ten. W ogóle zaraz zobaczymy, czy są jakieś zadania. Co weźmy, może. Kultywowanie orka. Orko, nie orka. Same orki jak na razie. I to za małe pieniądze. Tutaj nie ma tej małej przyczepki. Kurde, jakby tutaj te pola trzy połączył. Jakby było czwarte. A ile te pole w ogóle kosztuje? To 12. Sto dwanaście kosztuje co najmniej 10 tysięcy na pewno. 131 tysięcy. Dobra, ja sobie go wezmę. Elegancko. Wraziewu. Weźmiemy kredyt z powrotem. No problem. To mi się podoba.
Na pewno będę musiał wapną walnąć na całym tym polu. Kurde, cały już jest. Dobra. Na razie gościa zwolnimy. Teraz zobaczmy, czy nas będzie stać. Budowa. Produkcja. Liam. 30 tysięcy. Dobra. Ja sobie to postawię. Pytanie, czy ja to miałem równy teren? Aha, czyli niestety muszę wjechać tyłem. Tutaj, bo przeszkadzają mi wąs. I wysypuję. Dobra, zbieramy dalej. Tylko żebym teraz trafił, kurde, kto gdzie on zbierał. Dobra.
Dobra, to se. Oczywiście gościu tam już źle jedzie, już zauważyłem. Ja sobie włączę tą produkcję tutaj. Włącz. Działa. Dobra, 50 na 50. No to dobra. Niech się robi. Dobra, trzeba tutaj te krzaki powycinać. Bo będą mi przeszkadzać. Elegancko. Kurde. Te krzaki, nic tutaj nie widać. Dobra. Ja bardzo lubić.
No. I mamy połączone pola, gdzie trzeba będzie jeszcze tylko zorać. I zobaczymy, jak to będzie. Tam jeszcze ten pan jeździ. To bardzo dobrze. Tu wyrównam te dwa paski, puszczę tego jednego i dwóch panów. I trzeba będzie może tak o, sadzarki na pewno nie będę kupywał, bo to jest bez sensu. Do tego, co ja chcę, lepiej ją wynająć, o ile i sprawdzi się to. Co myślę, bo jak nie, no to boję się, że mogę być zawiedziony, ale to się zapisze na nowym sejwie i będzie, bo się cofnie. Bo się zastanawiam, czy to będzie tak, jak piszę, czy to po prostu pizz fotomontaż. Dobra, tu pole zaorane, tu pole zaorane. Miejmy nadzieję, że ten pan skończy tam. Właśnie, o to mi chodziło. Ja sobie puszczę tutaj pana z tym ciągnikiem, a ja sobie wezmę tamtego. I na tamtym polu
wapno chce rozsiać. I jeśli zobaczyć, czy oprysk można też dać, przygotować pod zasiew. Dobra. Gościu, mam nadzieję, że teraz mi założysz bardzo dokładnie to ołtarz. Bo ja się nie lubię. Bardzo pięknie. 3000 jeszcze kamieni włożymy. O. Nie wiem. Ten ciągnik jest jakiś taki. Albo ta maszyna z modyfikacji ma coś w sobie takiego, że aż tak się ślizga. Dobra. Zobaczmy, czy coś już robi. Na razie się powoli robi. No ale to dobra. Czy tutaj jest do kupienia wapno? Wapno. Stacja wapnowania za 135. Oznacz miejsce. Ja sobie pojadę do tej stacji wapnowania. Ja sobie zakupię te wapno. Nie wiem ile. O kurde, będę potrzebował tego wapna. No dobra. Nie potrzebuję całej przyczepy. Ale potrzebuję dość sporej części, czyli wiem, gdzie mam jechać już. Pojadę tutaj do Jarego. Tu nie chcę ten pana Ora. Nie kolejny pan pójdzie po kamienie. Tu będę miał pełną chwastę, więc będę musiał to opryskać. Wujek Jerry, chory w domu, kuruje się z pielęgniarką. Nie pytajcie, kiedy będzie, po prostu jak przyjedzie, to będzie. Na razie żona mu zabrania, więc musicie uszanować to, że go nie ma. Na razie będę sam. Może
Będzie chciał Perez pograć, może będzie chciał Agent pograć, może będzie chciał Kielni pograć. Kto wie, kto wie, kto wie. Nikt nie wie, nikt nie wie, nikt nie wie. No i tylu. Tu jest ta stacja lokowania, więc ja sobie tutaj open the door, krzyknął rozcieczony tłum. Tak, to jest moja maszynka. Muszę w końcu podjechać do domu. Rozpocznij napełnienie. Trochę tego naprawdę potrzebował, więc no problem. Tak, 4,5 tysiąca. Wybaczcie za te dźwięki za oknem. No ale no, jak ktoś ma samochód bez tłumiku czy motor, no to już nie mój problem. Czemu on ty się tak ślizga? Aha, bo nie ma odważników, dobra. Musiał warsztat zamontować. Się zdrowo. Jak się nie mylę. Jestem tu. Tą drogą mogę przyjechać. W sumie. Miejmy nadzieję, że tam jest ta droga. A jak nie, to będę śmigał polem. Aha, dobra. Czyli się przeliczyło. Łąką mogę.
Sąsiad się nie pogniewa. Ściernisko. W ogóle, kurde, leniwi ci sąsiedzi. Magiczna bariera. Była ta droga, której pokazywało nam z tej firmy. No ale trudno. Nie można mieć wszystkiego. Nie no, muszę i temu ciągnikowi zamontować Dobra, dobra, gościu, podobasz mi się. Dobrze, że teraz chociaż. Aha, tam pasek zostawił.
Kurwa. Muszę tu zrobić porządek, kurde, na tej farmie, bo to... Drażnią mnie naprawdę już te drzewa tutaj. Nie chcę tego drzewa, tylko chcę się jego pozbyć, kurde, jak najszybciej. Dziwne, że nie mogę wyładować tutaj. Nie chcę napełniać. Chyba to nie jest to przyjmowane. Aha, tylko. Teraz się okaże naprawdę, że lipa z miodem. Czyli tak jak sądziłem. Przywiozłem wapno, ale nic z tym wapnem nie mogę zrobić. Dobra, kontroli. Wywalę to tu. Dobra. I oczywiście teraz, żeby załadować, będę potrzebował ładowarki. Ale ten sezon to się jeszcze przemęczę. Ile tutaj ładowarka kosztowała? Dobra, to wypożyczę to. Wypożyczę. Pytanie, czy to będzie dobre, że może.
Dobra, okej. Stara jak świat. Ale w sumie po co mi nowa? Nowe pożyczenia. Ludzie se morsują. Tak jak przeczuwałem, to nie będziesz. No to chyba nie masz, nie ma szans. Żeby ta fadroma cokolwiek zrobiła. Ja oddam tą fotronę. Tak szczerze powiedziawszy, to ona nie jest już mi potrzebna. Wróć. Nie. I to też zrobić. I teraz zobaczmy. Wapna wymaga.
Wodne unie to wszystko wymagają, wszystkie pola. A co? Co jest? Albo ta mapa coś. Nie podoba mi się to. Wymaga zaorania. Co? Ale jaja. Coś z tą grą jest nie tak. Było te pole zaorane, jeszcze raz wymaga zaorania. Otwór domy. Dobra, to wymaga wapna. Ale coś mi tutaj nie gra. Poważnie. Widzę, że na tych polach te pracownicy to się trochę gubią, ale to będę musiał zrobić, widzę, sam poza odcinkiem, bo trochę już za dużo. Dobra, moi drodzy, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia i spotkamy się w następnym odcinku, jak już ogarnę te pola, będą gotowe do zasiewu. Elo.